A we wszystkim z tej strony Pio i witam was w kolejnym odcinku. Nie chciałem robić o tym filmu, ale... W poprzednim materiale zajmowaliśmy się najnowszym filmem Yandere Dev'a w sprawie jego Magnum Opus. A teraz wylosujmy, czym zajmiemy się w dzisiejszym programie. A więc będzie to... Tak, obejrzałem ten film, żebyście wy nie musieli. I nie popieram go ani trochę, chcę to zaznaczyć na samym początku. Chciałem zobaczyć, o co chodzi z tą całą dramą na jego temat i zdecydowałem się nagrać ten materiał, bo w sumie znów w Polsce jakoś nie ma dużo informacji na ten temat na YouTubie, bo no co my tam mamy, no... Spysiński coś o tym nagrał. Carioner nagrał o tym filmie. To on jeszcze że w ogóle żyje. No w każdym razie chcę dołożyć moje dwa szekle do sprawy. Dla niewtajemniczonych, Curies, albo jak przetłumaczono na polski Gwiazdeczki, to francuski film reżyserii Maimona de Cour, wokół którego pojawiło się ogrom kontrowersji, odkąd tylko została ogłoszona na Netflixie jego premiera. Z pozoru, film ten opowiada o historii 11-letniej dziewczynki o imieniu Amy, której rodzina z Senegalu wyemigrowała do Francji i w trakcie filmu zderzają się dla niej dwa światy, jeden rodzinny, w którym panują bardzo rygorystyczne zasady religijne, a drugim, w którym szkolne koleżanki zachęcają ją do wzięcia z nimi udziału w konkursie tanecznym i wejścia bardziej w kulturę internetową i social media, tego typu sprawy. Brzmi jak bardzo dobry koncept, prawda? De Cour wygrała nawet nagrodę reżysera 23 stycznia na festiwalu filmowym Sundance, więc to chyba musi być dobry film, tak? Spójrzmy na recenzję na Rotten Tomatoes. Aż 85% oceny krytyków i no, a aż... No... 14% oceny widzów. Boy. Tu się zaczynają komplikacje, ponieważ po pierwsze Netflix zjebał po całości kampanię marketingową tego filmu. Spójrzcie na ten całkiem neutralny plakat, który oryginalnie reklamował premierę filmu na festiwalu filmowym. Chillowo cztery główne bohaterki świętują, bo, spoiler, dostały się do dalszego etapu konkursu tanecznego, trzymają torby z zakupami, które kupiły za pieniądze, które główna bohaterka ukradła swoją drogą, a na swoje ubrania mają nałożone fragmenty bielizny. I to jest fajny plakat, bo pokazuje mniej więcej, co reżyserce chodziło w filmie. Zwykłe nastolatki, które aspirują do bycia dorosłymi, więc odpierdalają głupie i nieodpowiedzialne rzeczy. Cool, powiedzmy, że nie jest aż tak źle. A teraz spójrzcie na plakat, który zdecydował się opublikować Netflix. Okej, dzisiaj będzie wulgarnie, przepraszam, ale ja pierdolę. Nie zrozumcie mnie źle, to nie jest złe przedstawienie filmu, ta scena znajduje się w filmie i to w sumie jest jeszcze bardziej powalone, że Netflix zdecydował się reklamować film właśnie tym ujęciem. Oczywiście ten plakat został usunięty i podmieniony na ten wcześniejszy, ale to nie zmienia faktu, że damage is done. Ja naprawdę zaczynam się bać, że zaraz przez okno wbije mi FBI i zabije za obejrzenie tego filmu. Nie, jakby nie wsadzą mnie do więzienia, od razu zabiją. Spalą zwłoki, żebym przez przypadek się nie wskrzesił jakimś zaklęciem i potem pio do jeziora, jezioro do wora i koniec. A tak na poważnie, to teraz dopiero naprawdę zaczynamy mówić o tym, co jest nie tak z tym filmem. Otóż reżyserka, mając w planach scenariusz do filmu, chciała wziąć pod uwagę swoje doświadczenia jako uchodźcy we Francji, co jej się ładnie udało i ponadto chciała jako jeden z głównych przekazów zaznaczyć, że seksualizacja kobiet, w szczególności młodych dziewczyn w internecie, jest bardzo niebezpieczna i nieodpowiedzialna. Tylko że trochę wyszło jej to spod kontroli. Trochę bardzo. Cała drama wynika z tego, że film jest przepełniony bardzo niepotrzebnymi ujęciami sesji tanecznych dziewczyn, w których nie dość, że są skąpo ubrane, to jeszcze pozują w bardzo sugestywnych pozycjach. Ja po prostu nie byłem w stanie tego oglądać, więc przewijałem ogrom filmu, który nic nie wnosił do niego samego poza, no właśnie, eksploatacją dzieci. Postacie przedstawione w filmie mają 11 lat. Aktorki mają po 14, ale to nie zmienia faktu, że to jest po prostu obrzydliwe. Rozumiem, co reżyserka chciała tu przedstawić i myślę, że wyszło jej dobrze. Pokazuje nam wprost, że hej, hej, dzieci interesują się social mediami i rzeczami, które nie są odpowiednie na ich wiek i potem same to robią. Ale Boże Święty, można to przedstawić nie wpychając kamery w krocze tańczących 11-latek. Pozwólcie, że nie będę wam streszczał całego filmu, tylko parę scen, które dadzą wam obraz tego, jak bardzo coś poszło nie tak podczas jego produkcji. Mamy scenę, w której główna bohaterka niedługo po poznaniu ekipy tanecznej zostaje przez nie nakłoniona do wejścia do męskiej toalety i sfotografowania chłopaka, podczas gdy ten nagi korzysta z ubikacji. Mamy dalej scenę, w której główna bohaterka próbuje uwieść swojego kuzyna, bo ten ogarnął, że ukradła mu telefon i próbuje go przekonać, żeby jej go oddał.
Szybko ucieka, po czym zamyka się w toalecie, rozbiera się i robi zdjęcie swojego krocza i publikuje w internecie, żeby pokazać, jaka to ona nie jest dorosła i dojrzała. Oczywiście w filmie nie ma żadnych elementów nagości tego typu, ale i tak jest to chore. Na YouTubie jest nawet filmik z tą sceną, opisany jako najgorsza scena w Cuties. Choć ja nie uważam jakoś specjalnie, że to jest najgorsza scena, jakby jej kuzyn zachował się tutaj całkiem odpowiedzialnie i też odrażało go to, co próbowała zrobić jego kuzynka, pokazując, że hej, coś z nią jest nie tak i za bardzo wsiąkła w nowe towarzystwo. A co do robienia tego typu zdjęć i publikowania ich, to tak, to jest zjebane i nie wiem, czemu akurat taki koncept w ogóle pojawił się w filmie. Natomiast jestem w stanie sobie wyobrazić, że taka sytuacja mogłaby się wydarzyć w rzeczywistości, bo dzieci jednak często nie zdają sobie sprawy z wagi i konsekwencji swoich czynów. Tym bardziej, gdy są wystawiane na podobne materiały w internecie i zachęcane wręcz do ich powielania, co sugeruje ten film. A propos zachęcania, kolejna scena jeszcze bardziej chyba mówi o tym, że z tym filmem jest odrobinkę, coś nie tak. W pewnym momencie filmu dziewczynki stwierdzają, że wybiorą się na laserowy paintball, więc wchodzą na salę tylnym wejściem, bez biletów i bez niczego takiego, kompletny illegal. Łapie je dwójka ochroniarzy, którzy grożą im, że zadzwonią na policję. W międzyczasie jednak do jednej z dziewczyn przychodzi wiadomość, że dostały się do kolejnego etapu konkursu tanecznego, więc zaczynają tańczyć przed ochroniarzami, żeby im udowodnić, że rzeczywiście są tańcarkami. Powiem tak, jednemu z tych ochroniarzy trochę za bardzo podobał się chyba ten pokaz, bo wypuścił dziewczyny na wolno i spójrzcie na jego minę. O Boże. To jest ten punkt, w którym sam film przyznaje sobie, że zjebał. Bo to jest chyba najgorsza część tego wszystkiego, że przed monitorami oglądając ten film na Netflixie, serio będą chorzy ludzie. Dobra, nie będę obijał w bawełnę. Serio będą pedofile, dla których ten film to zwykła pożywka, podana na srebrnej tacy. Na YouTubie jest film nazwany Cuties, niekomfortowo szczera recenzja, w której autor dosłownie broni filmu i sugeruje, że według niego celem filmu było sprawienie, że widz pomyśli o aktorkach jako pociągających. I mówi to wprost. This film does try to make you sexually aroused by 11-year-olds. It's not a total failure in that regard, at least for me. They're pretty hot. You know, you can say whatever you want about me, it's not my fault. I didn't make them do that, they did that. Gość wprost uważa, że te wszystkie sceny w Cuties są podniecające. Jeżeli ludzie takie wnioski wyciągają z twojego filmu, to coś jest nie tak. Coś sprawia, że mam ochotę zrobić wahoo z Empire State Building. Naprawdę. Film, którego zadaniem jest uświadamianie o seksualizowaniu dzieci w internecie, sam to robi i dorzuca się do problemu. Jakby główny i jedyny problem tego filmu według mnie. Można przedstawić problem seksualizacji dzieci bez seksualizacji dzieci w trakcie procesu. Nie zrozumcie mnie źle. Ten film nie jest złym filmem. Naprawdę, oprócz tych scen, o których mówiłem i wielu innych scen tanecznych, czyli jednak bardzo dużej części filmu, jest wiele scen, w których ten film dobrze przekazuje to, co ma do powiedzenia. Ostateczna konkluzja tego filmu jest bardzo widoczna. Amy, główna bohaterka, podczas finałów konkursu tanecznego dostaje nagle flashbacków z Wietnamu i ogarnia, że to, co robi, jest złe i obrzydliwe i nie powinna występować w Nie, czekaj. Nie mówimy o aktorce, tylko o bohaterce. Ogarnia, że to, co robi, jest złe i obrzydliwe i nie powinna się sugerować trendami w internecie i jest wartościowa bez wypinania się na scenie, więc wraca do domu pogodzić się z rodziną, która właśnie świętuje drugi ślub jej ojca. To też jest w ogóle mocny temat w filmie, bo jej ojciec bierze sobie drugą żonę i zarówno jej matka, jak i ona jest mega zdewastowana tym, mimo że życzą mu szczęścia i w ogóle, więc to też jest dodatkowy czynnik, który sprawia, że główna bohaterka chce się jednak odciąć od tych rygorów w domu. No ale wraca na chatę i zostaje tam swoją mamę i ciocię, które ja tylko to tutaj nadmienię tak szybko. Że przez większość filmu ciocia była tą dobrą i chroniła Amy przed wkurwioną matką. A nagle w ostatniej scenie role im się odwróciły i to teraz ciotka jest ta zła, bo ladacznica się ubierała skąpo i tańczy, a matka jest jak oj, zostaw moje biedne dziecko. Ale pominę ten fakt, okej, pominę ten fakt, tą kompletnie wielką dziurę w scenariuszu. Amy w tej ostatniej scenie pozostawia na łóżku dwa stroje, zarówno ten klasyczny strój świąteczny na rodzinną uroczystość, jak i strój do tańczenia, zamiast tego ubierając się w zwykłe ubrania i idzie poskakać na skakance, odnajdując balans między dwoma światami.
I tak kończy się drugi sezon Tokyo Ghoul. Znaczy, tak kończy się Cuties. No i ładnie. Fajny, kolorowy przekaz na koniec. Zdążyliście już zapomnieć, że ten film eksploatuje dzieci? To ja wam przypomnę, bo pamiętacie, jak wam mówiłem, że nie uważam, że tamta scena z kuzynem i zdjęciem jest najgorsza? No właśnie, jest coś gorszego. Otóż w pewnym momencie filmu matka i ciocia Amy decydują się na jakiś powalony rytuał religijny, który, nie wiem, ma na celu chyba wypędzić z dziewczyny złego ducha twerkowania czy coś. Więc zostawiają ją w samej bieliźnie i polewają ją wodą święconą, kiedy ta nagle zaczyna się trząść, drgać i twerkować niekontrolowanie. Tak? Taka scena istnieje. Nie? Nie zamierzam oglądać tego filmu nigdy więcej. Tak więc przedstawiłem wam jako tako dwie strony tego filmu. Jedną naprawdę chorą, która niepotrzebnie eksploatuje dzieci i drugą, która rzeczywiście niesie jakiś przekaz. Nadmienię, że tych złych scen jest jeszcze więcej, ale tak samo, że tych dobrych scen również. Natomiast wypadają one blado na tle wielu wpadek. Mamy sceny, w których rzeczywiście widzimy problemy głównych bohaterek i zaczynamy rozumieć, że w domu każdej z nich nie jest za dobrze. Mamy dosłownie parusekundowe ujęcie tego, że jedna z głównych bohaterek najpewniej cierpi na bulimię, bo nie wiem, tak zrozumiałem to odniesienie. Ale w kontraście mamy też sceny, w których 11-latki trenują coraz to bardziej przeseksualizowane choreografie, albo w których bawią się znalezioną zużytą prezerwatywą. Come on. Według mnie tu kryje się dobry film, ale to wszystko, co zostało pokazane w Cuties, jest zbyt mało przefiltrowane, żeby ten dobry film mógł się nam ukazać i przebić falę zgorszenia. Wiele osób domaga się, żeby Cuties zostało w ogóle usunięte z Netflixa, a gdziekolwiek się czyta w internecie, reżyserka i sama produkcja mieszana jest z błotem. Osobiście uważam, że to jest największy problem Cuties, że to nie reżyserka zjebała, tylko Netflix. Gdyby nie trefna reklama, najpewniej nie mówilibyśmy teraz o tym filmie, ludzie nie chcieliby się go pozbyć i sytuacja rozeszłaby się po kościach. Problem nadal by był, ale nie byłby aż tak rozdmuchiwany. Nie mówię, że to dobrze, ale ta sytuacja to czysty przykład tego, jak działa cancel culture. Wiele osób nawet nie obejrzało filmu i nie wyrobiło sobie o nim zdania, po prostu chce zobaczyć, jak jego autorzy płoną, bo usłyszeli gdzieś w internecie, że film jest zły. Tym bardziej patrząc po recenzjach krytyków i widowni i samego faktu tego, że Cuties dostało w ogóle jakieś wyróżnienie na festiwalu Sundown, coś tu jest jednak nie tak. Tak jak mówię, przekaz tego filmu nie jest zły. To eksploatacja dzieci jest zła. Tu kryje się dobry film i przekaz, ale przyćmiewa go fakt, że Cuties to po prostu pedofilia bait. Netflix nie usunie go ze swojego serwisu, nie oszukujmy się, bo im się to po prostu nie opłaca. I oznaczałoby to, że widzowie mogą im po prostu dyktować, co mają robić. A to byłoby złe dla ich firmy. Wizerunkowo już zdążyli stracić, ale to nie jest strata, jakiej nie odrobią. Jesteśmy w internecie. Niestety problemem jest tutaj też fakt, że za jakiś czas ludzie pewnie zapomną i będą mieli wywalone na całą sytuację. A to nie sprawi, że nagle problem eksploatacji dzieci zniknie. Czy to wszystko jednak oznacza, że powinieneś anulować subskrypcję Netflixa i obrazić się na cały świat i obrzucać gównem ten film? Szczerze, nie, to wszystko zależy od ciebie. Myślę, że przedstawiłem tę sprawę z odpowiednio wielu kątów, żebyście mogli sami sobie wyrobić o niej opinię. Czy wspieram samą produkcję i efekt końcowy tego filmu? W żadnym wypadku nie. Czy widzę, co reżyserka próbowała przekazać? Myślę, że tak. Tak czy inaczej, to był mój krótki rant na temat filmu Cuties. Jeśli spodobał ci się ten materiał, to zachęcam do zostawienia pod nim pozytywnej oceny. Rzuć w komentarzu koniecznie swoją opinię na ten temat, oczywiście kulturalnie i z poszanowaniem dla każdej strony. A jeśli jesteś tutaj nowy i interesują cię różne mroczne i niekomfortowe tematy, to zapraszam do subskrypcji bądź wsparcia kanału. To nie ominą cię kolejne niepokojące historie z czeluści internetu. Dziękuję wam za uwagę, ja jestem Pio, do zobaczenia kiedyś.